Siemaneczko, to Rolnik Nieprofesjonalny. Dzisiaj taki mały, niedzielny obchód pól najbliżej położonych koło domu. Przejdę się tutaj po pszenicy o zimę, które tak naprawdę nie było zbyt dużo na filmach. Na rzepaku o zimym oraz na życie o zimym hybrydowym. Jesteśmy teraz przy pszenicy o zimej Delawar. Była to pszenica siana z końcem października i druga część z początkiem listopada. Pszenica, jak widzicie, bardzo zdrowa, była ta jedynka zrobiona około miesiąc temu, czyli czas już teraz na tę dwójkę, na zabieg na liść flagowy, tutaj najważniejszy liść pszenicy. Jeszcze kilka dni temu była poprawka na jednoliścienne, gdzie niegdzie pojawiła się miotła, gdzie niegdzie wyskoczył owiec głuchy i to było zrobione aksjalem 0,6 litra. Jeśli chodzi o tę dwójkę, prawdopodobnie po raz kolejny poleci Priaxer już do samego końca. W tym roku będziemy tego Priaxera używali, stosowali. Na pszenicy 140 kg azotu i powinno jej wystarczyć. Ogólnie jeśli chodzi o ten trzeci azot, czyli tak zwany nakłos, jeśli chodzi o te zboża paszowe, bo tutaj zdecydowaną większość, znaczy wszystkie zboża przeznaczamy u nas na paszę. Jeśli chodzi o pszenicę, ta pszenica aż tyle białka mieć nie musi. Nie musi mieć tutaj ona 13-14%. W żywieniu tuczników tak naprawdę wykorzystywane jest to białko do 12-12,5%, a reszta wychodzi w kupie. Więc nie ma tutaj czasami zbyt dużo kosztów sobie robić. No bo ta trzecia dawka na parametry, jeśli byśmy mieli to sprzedawać, to jak najbardziej, ale tak jak stosujemy RSM w drugiej dawce, to tak naprawdę ta forma mocznikowa, ona jest uwalniana dość długo i w ostatnich latach w pszenicy 12, 12,5, 13,5, 14, ponad 14, więc nie ma tutaj jakiejś krzywdy i no nie będziemy tej trzeciej dawki dawali, tym bardziej, że zasobności w glebie są dość wysokie. Ogólnie pszeniczka jest niska. Nie wiem, pierwszy raz mam Delawara. Wypowiedzcie się wy, kto już siał tą pszenicę, jaka ona jest, bo no bardzo niziutka, szczerze mówiąc, jedna z najniższych pszenic, którą u siebie mam. Jeszcze przejdę wam, pokażę i z jednej strony, jak wygląda pszenica, która nie dostała wcale azotu. Co prawda ją już pokazywałem na Instagramie, ale kto nie śledzi, to jeszcze przejdę. O, jesteśmy już właśnie w miejscu, gdzie jest taki, jakby to powiedzieć, szybki start. Tam wracam z tamtego pola, wjeżdżam tutaj w tą ścieżkę i no niestety trochę zawsze bujnie lancą. No i w ten oto sposób mamy tutaj kontrolę, gdzie nie było ani grama dane azotu. Niestety, no nie ukrywajmy, niektóre pola w kraju tak wyglądają. Nie ma żadnego nawożenia i niestety wygląda to bardzo słabo. No, zaraz ktoś powie, że chwastów nie ma. Chwasty są, oczywiście, że są, bo no tak samo analogicznie tutaj zadziałało z chwastami, z herbicydem. Ale no te chwasty są po prostu o wiele mniejsze, nie mają azotu, więc nie mają tak naprawdę tej siły pociągowej, podobnie jak pszenica, no wystarczy tutaj dobrze pół metra i jesteśmy w innym świecie. I lecę na rzepak. Teraz znajdujemy się w rzepaku o zimym SY Iowa, jesteśmy na tych poletkach. Teraz w tym momencie nie ma żadnych różnic widać między rozstawami roślin, więc no zobaczymy, co będzie tak naprawdę w zbiorniku. Zobaczcie na łan. Jeszcze tutaj mamy rośliny, które kwitną, końcówki, ale bardzo dużo pojawiło się takich pączków z boku, które niby wyglądały na zaschnięte, a teraz wszystko nam tutaj poodbijało. Zobaczcie jeszcze jakieś, o, tu mamy jeden, tu mamy kolejne pączki, które, zobaczcie, to jeszcze jest wypuszczone teraz na dziko i to wszystko teraz tutaj nam kwitnie, więc ten rzepak jeszcze będzie pewnie kwitł z tydzień, jak nie dłużej. Oczywiście nie jakoś tam intensywnie, ale te żółte kwiaty nam tutaj będą się pojawiały. Dlatego może i dobrze, że jednak ta powtóreczka na tego płatka była, bo i
insektycyd, bo tak naprawdę, no, gdybyśmy zostawili to w tym momencie bez jakiejkolwiek ochrony, a no nie bądźmy szczerzy, no tutaj żaden środek insektycydowy nie będzie trzymał dłużej niż 3 tygodnie tak naprawdę. I te wszystkie nowe łuszczyny w ogóle nie miałyby szans. One i tak na pewno będą krótsze, będą miały mniej nasion, ale mimo wszystko może to gdzieś tam minimalnie na plon wpłynąć. Ogólnie no łuszczyn mamy od groma. Gdzieś tutaj się pojawiają jakieś pojedyncze wypadnięcia, a to przymrozkowe, a to gdzieś tam może robaczek sobie ukąsił, ale jest naprawdę fajnie. Tych bocznych pędów jest bardzo dużo, więc no tutaj ten rzepak na plon rokuje, więc mamy dwie takie plantacje, które wyglądają naprawdę fajnie. Ta Iowa i Trezor na tej działce 0,8 hektara, a reszta zobaczymy, ale nawet wypaleniska, które gdzieś tam właśnie były, które pokazywałem też właśnie na zdjęciach, czy na Facebooku, czy na Instagramie, które niby wyglądały na wyschnięte, one w tym momencie mają dużo łuszczyn. Ten rzepak jest niziutki, tam do kolana czasami jest niziutki, ale te łuszczyny tam są i on też właśnie wypuszcza na nowo te pączki. Nie wiadomo jak to się w ogóle dzieje. O, zobaczcie. Zupełnie zielony. I to samo jest w łanie, bo też już dzisiaj tutaj wchodziłem, no z kamerą jest ciężko wejść, żeby coś tutaj szukać, bo będą same szmery i chichy. Ale o, zobaczcie, tutaj jeszcze w łanie też znajdujemy kwiaty, więc on tutaj jeszcze będzie sobie tych łuszczyn dobierał. Ale o, proszę, tutaj widać na dole przymrozki i mamy pięknie wypełnione łuszczyny praktycznie do samej góry. Tutaj może te górne coś tam odlecą, ale nie jest źle. Czasami jest tak, że jak rzepak się zapowiada super od samego początku, to nie sypie, ale czasami wygląd tak naprawdę nie mówi o tym, jaki będzie plon, zarówno w rzepaku, jak i w pszenicy, w innych uprawach, bo tak naprawdę wszystko to okaże się dopiero w żniwa. Teraz słuchajcie, wchodzimy sobie w żytko. Żytko też fajnie tutaj, gdzie było porozjeżdżane na wyjazdach, wszystko odbija. Jeśli w ogóle chodzi o takie wypaleniska i tak dalej, no to fajnie, że to odbija, tylko nie wiadomo tak naprawdę, kiedy to dojdzie. Co prawda mamy maj, ale jednak zawsze te odrosty gdzieś tam troszeczkę później nam dochodzą. Tutaj no zobaczcie, no żyto. Gdzieś około 1,50 m wysokości. Bardzo wysokie. Tutaj mamy KWS Binto. W zeszłym roku, w ubiegłym roku, było regulowane dwa razy. I szczerze mówiąc, żałuję, że w tym roku się tej drugiej regulacji nie udało zrobić, bo no może być ciężko. Co prawda Medax Max tutaj nam bardzo fajnie skrócił na tym pierwszym międzywęźlu. Było to bardzo fajnie zrobione, ale jednak no to żyto jest bardzo, bardzo wysokie i miejmy nadzieję, że tutaj jakichś większych ulew nie będzie. Ale zobaczcie, marcowa tutaj, ta jedynka i wszystko mamy zdrowe. Źdźbła po samą górę jak najbardziej ok. Gdzie niegdzie jest leciutka redukcja dolnych pięterek tutaj właśnie w źdźble. Niestety z nawadnianiem było widać, że wjechaliśmy troszeczkę za późno. Jednak patrząc na to, co jest na polach nienawadnianych, jest naprawdę szczosiwo. Co ciekawego w jęczmieniu, w życie, żyto rośnie po jęczmieniu jarem. U nas była tak mocna zima, że w tym roku nawet jęczmienie jary nam przezimowały. I to jest problem właśnie u wielu rolników. Tak jak u nas, no to wszystko pójdzie do paszy. Ten jęczmień jary zachowa się jako zimy, czyli prawdopodobnie będzie w tym samym okresie do koszenia co żyto, więc nie będzie tutaj żadnego problemu z jakąś nadmierną wilgotnością zbioru, ale u rolników, którzy na przykład będą chcieli mieć pszenicę konsumpcję, u których znajdzie się jęczmień, no to może być ciężko. I no jest to fenomen. Tak jak pszenicę czy pszenżyto jarę przezimowały kiedyś nam, no to nie jest to jakaś tam większa sensacja, bo no są to często formy przewódkowe, ale tak jak
w jęczmieniu jarym, no to nie mamy form przewódkowych i tutaj no pokazuje to, że tak naprawdę no tej zimy u nas praktycznie nie było. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Ale jeśli tutaj jęczmień jary nam przezimował, może warto się pokusić o to, żeby gdzieś tam zacząć tych form przewódkowych nawet w jęczmieniu szukać. Tutaj co chciałem wam jeszcze pokazać, o co właśnie też jest dużo pytań, nie tylko u mnie na tym, a na rolniku, ale także na forach. Uschnięte końcówki kłosów, uschnięte gdzieniegdzie pojedyncze ziarna. Jest to robota wciornastka. Siedzą w pochwach liściowych, może też żerować nawet teraz, ale ja razem z T2 używałem substancji układowej i te wciornastki zwalczyłem, ale zobaczcie, że mimo wszystko jeszcze coś tam zdążyły dziabnąć. Nie ma tego dużo, ale są plantacje w okolicy, gdzie naprawdę można powiedzieć, że tam jest 1/3 plonu mniej, no bo po prostu jest kłos poobżerany. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.